Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej, czy też z ekonometrii, z podstaw ekonometrii, chciałam Wam pokazać, jak w sposób macierzowy można dokonać oszacowania parametrów strukturalnych w modelu trendu liniowego. Brzmi to, co mówię, może trochę skomplikowanie, ale takim nie jest. Kwestia po prostu to raz czy dwa usłyszeć, przeliczyć i będzie już znacznie lepiej. Także zaczynając właściwe zadanie, jeżeli mamy polecenie znaleźć oszacowania czy oszacować parametry liniowej funkcji trendu, chodzi generalnie o oszacowanie, ile wynosi beta 0 i beta 1, ale o co chodzi z tymi betami tak po prawdzie? Chodzi o to, że jeżeli mamy następującą hipotezę modelową, czyli taki matematyczny zapis, że mamy zmienną czasową t, oczywiście wiemy, ona przyjmuje wartości od 1, 2, 3 w górę liczby naturalne te dodatnie, takie jakby liczbę porządkową, to ta zmienna, czy upływ czasu w formie liniowej, wpływa na y. Generalnie chodzi o to, czy y, jakakolwiek by to nie była zmienna, czy ona z biegiem czasu generalnie rośnie, czy też może ewentualnie maleje. Bo trend liniowy może być albo malejący, gdy wartości z biegiem czasu maleją, ewentualnie trend może być rosnący, gdy wartości z biegiem czasu rosną. W zapisie takim ekonometrycznym możemy to zapisać następująco, że jest jakaś tam wartość stała plus wartość pewna, która stoi przy zmiennej czasowej, która ewentualnie może wpływać na y, na zmienną, dla której budujemy model. Ten element nt albo et, niektórzy mają epsilon pisany, to jest element jakiegoś błędu, niedopasowania modelu, ale tego od razu się nie szacuje, nie określamy, ile około wynosi. Ten zapis jest analogiczny do tego, ale ten zapis to jest jakby już matematyczny wzór na teoretyczną wartość y. Czyli wszystko sobie oczywiście naturalnie wyjaśnimy. Dużo wiedzy, dużo szczegółów, ja to jak najbardziej rozumiem. I można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli będziemy znać oszacowaną wartość bety, ile wynosi ta beta, ile wynosi beta 1, i będziemy wiedzieć, z którego okresu pochodzi wartość y, będziemy mogli wypisać, ile wynosi takie przewidywana wartość y na którąś tam obserwację. Ale jeszcze musimy sobie powiedzieć, że różnica między ten zapis mówi o tym, że to jest wartość rzeczywista y, to jest wartość teoretyczna y, i różnica między tym, co wyszło w rzeczywistości, a tym, co przewidywał model, jest to tak zwana reszta z modelu. Jest tutaj to oczywiście podpisane i jeżeli literkę T w tym zapisie uznamy, że to jest tak jakby sztuczna, taka dodatkowa zmienna time, jako ten liniowy upływ czasu, to w tym momencie ona przyjmuje wartości 1, 2, 3 w górę. I zasada jest taka, jeżeli na przykład Y pochodzi z 6 na przykład miesięcy, to time przyjmuje kolejne wartości od 1, 2 aż do 6. Gdyby Y, dowolna zmienna, pochodziła z 12 lat, to zmienna czasowa time przyjmuje wartości od 1, 2, 3 aż do 12. Niby to jest proste, ale warto choć raz to zobaczyć. Jeżeli w naszym zadaniu przyjmiemy sobie, że Y to jest wartość jakiejś produkcji w milionach złotych i chcemy stworzyć model z wykorzystaniem tej metody, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, i ją można liczyć w postaci obliczeń macierzowych, czy z ich wykorzystaniem, lub też z wykorzystaniem sum pewnych poszczególnych kolumn. W tym konkretnym filmiku chcę Wam pokazać to, jak to wykonać, używając tylko zapisu macierzowego. I z wykorzystaniem macierzy jest tutaj ten wzór na metodę najmniejszych kwadratów. Ona pozwala oszacować, ile najlepiej by wynosiła wartość beta 0, a ile beta 1 w takim równaniu trendu liniowego. I co jest x-em, co jest y-em w takim zapisie? Co to jest ta literka t, czy do minus pierwszej? No to sobie tłumaczymy. X to jest macierz obserwacji zmiennych objaśniających.
Krótko mówiąc, w modelu ekonometrycznym teoretycznie możemy mieć więcej zmiennych objaśniających niż tylko jedną i w tym momencie dlatego to nazywamy obserwacji, bo to są tych wartości, jakie one przyjmują i jeśli tych zmiennych objaśniających jest więcej niż jedna. Teoretycznie może być ich więcej. A Y to jest macierz obserwacji zmiennej objaśnianej. A więc o co chodzi? Jeszcze sobie wszystko powiemy. A na pewno x transponowany to jest tak zwana macierz transponowana. I cokolwiek do minus pierwszej to jest to coś, ale odwrotna macierz. Czyli to jest macierz odwrotna do x transponowane x. A teraz praktycznie, o co tu chodzi? Mamy macierze robocze, ja na to zawsze mówię. Macierz X, która tu jest nazwana jako macierz obserwacji zmiennych objaśniających, zawsze się składa z kolumny jedynek, jeżeli chcemy szacować wyraz wolny, i z kolejnych kolumn, na które się składają wszystkie zmienne objaśniające, które wchodzą do modelu, czyli te, które mają wpływać na Y. Jeżeli w naszym modelu trendu liniowego mamy tylko zmienną czasową time i wiemy, że Y-ów, wartości dla mnie zmiennej Y, którą tu powiemy sobie, niech będzie wartość produkcji pewnego asortymentu z 10 okresów, to zmienna czasowa time w tym momencie przyjmuje wartości od 1 do 10. I jeszcze mamy tak zwaną macierz roboczą, ja bym powiedziała, dla Y-ów, a więc to są wartości tego Y-a, dla którego budujemy model. Czyli jest to faktycznie wartość produkcji w milionach złotych z kolejnych 10 okresów czasu. Te wartości naturalnie się biorą z początku treści zadania, a te wartości biorą się z tego, że to jest zmienna, zakładamy, że na Y, na jakąś przykładową zmienną wpływa ustalona przez nas zmienna trend liniowy. Tak jak mówiłam, przyjmuje wartości od 1 w górę, jako liczby całkowite. I żeby podstawić do tego wzoru, potrzebujemy x transponowane. Jeżeli ta macierz x wygląda jako taka składająca się z dwóch kolumn, to macierz x transponowane to są te kolumny położone. Czyli jeżeli pierwsza kolumna składała się z jedynek, to stanie ona się pierwszym wierszem w macierzy transponowanej. A druga kolumna składająca się z liczb z tego trendu liniowego stanie się drugim wierszem w macierzy X transponowane. Potem musimy wykonać konkretnie obliczenia macierzowe. Jeżeli macie problemy z obliczeniami macierzowymi, zapraszam Was do przejrzenia mojej listy filmów dotyczących algebry macierzy, gdzie tam wszystko po kolei omawiam. Więc jeżeli macie problemy, przejrzyjcie inne filmy. Na tym filmie konkretnie chcę się skupić, jak wejść tylko w temat ekonometrii i budowy modelu ekonometrycznego dla trendu liniowego z użyciem macierzy. Jeżeli macie jakieś braki, jak mówiłam, to zapraszam do poszczególnych filmów dotyczących algebry macierzy. Więc musimy tutaj, wracając do głównego tematu, policzyć x transponowane x. X transponowane x to jest przemnożenie tej macierzy x transponowane razy to w sposób macierzowy. Po obliczeniach macierzowych wychodzi nam macierz 2 na 2, czyli o dwóch wierszach i dwóch kolumnach. Będziemy również potrzebować w tym momencie macierz odwrotną do tej macierzy. A więc po odpowiednich obliczeniach, najlepiej w Excelu to policzyć, też wychodzi macierz o wymiarach 2 na 2 i potrzebujemy również x transponowane y, a więc przemnożenie tej macierzy x transponowanej przez tą macierz kolumnę i wychodzi nam macierz o dwóch wierszach, a jednej kolumnie. Wszystko liczone w sposób macierzowy. W dalszym etapie podstawiamy już do ostatecznego wzoru na KMNK, czyli na oszacowanie parametrów strukturalnych modelu, czyli ile wynosi alfa, czy tutaj beta 0, beta 1. No właśnie, czy będziemy stosować wzór z użyciem słowa beta czy alfa, nie ma to żadnego znaczenia, to jest tylko kwestia symbolu, ale generalnie wzór ze znakiem, czyli to, co jest po prawej stronie tu zaznaczone, będzie zawsze to samo i te same kolumny stosujemy. A więc po przemnożeniu odpowiednio tego elementu z tym elementem w sposób macierzowy otrzymujemy dwa elementy
będą to oszacowane kolejne parametry beta 0 i beta 1. To są oszacowane parametry strukturalne liniowego trendu dla zmiennej y i jeżeli chcemy uzupełnić naszą hipotezę modelową, która następująco wyglądała, to wystarczy podstawić, ile wynosi ta beta 0 i beta 1 i jeżeli znamy już konkretną wartość parametru, symbolicznie piszemy beta 0 z daszkiem. Jeżeli nie znamy wartości, stosujemy oznaczenie po prostu beta. Więc ten model mamy już oszacowany i tu się kończy temat estymacji, czyli budowy modelu w przypadku trendu liniowego z zastosowaniem macierzy i co na pewno możemy powiedzieć, że nasza sprzedaż, przepraszam, tam była produkcja, czyli z okresu na okres, czyli z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, nie wiem jaka tu była przykładowa okresowość, ta produkcja rośnie z okresu na okres przeciętnie o 2,5 miliona sztuk. Bo my tutaj sobie powiedzieliśmy miliona złotych. Czyli powiemy, że z okresu na okres nasza produkcja rośnie o 2,5 miliona złotych. Oczywiście beta 0 oszacowane też można interpretować, ale w tym przypadku nie ma co tego interpretować, bo nie można powiedzieć, że produkcja miała wartość ujemną, bo tak byśmy musieli to zinterpretować. Więc nie zawsze jest tak, że parametr oszacowany posiada jakieś ekonomiczne uzasadnienie, po prostu nie. Często jest tak w ekonometrii czy statystyce, że mamy do czynienia z wartościami zmiennych nieujemnych, a więc na przykład produkcji nie możemy przyjąć, że przyjmuje wartości ujemne. Ok, ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło, tak jak mówiłam, sposobu oszacowania parametrów strukturalnych, czyli BET, z użyciem metody KMNK w trendzie liniowym, z użyciem macierzy. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, zapraszam na zadania@projekty.pl. Zapraszam do przeglądania wszystkich przygotowanych przeze mnie playlist, subskrybowania kanału, komentowania, jeżeli potrzebujecie, a na pewno zapraszam Was do udostępniania moich filmów znajomym, tak żeby wszyscy, jak najwięcej osób mogło skorzystać z przygotowanych przeze mnie filmów. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki i bierzcie to pod uwagę, że obejrzenie takiego pojedynczego filmu nie daje Wam żadnej gwarancji, że zrozumiecie temat. Trzeba to przeliczyć samodzielnie, na papierze najlepiej ręcznie, czy w Excelu, jakokolwiek metodą, ale nie liczyć tylko na obejrzenie jednego filmu i zrozumienie tematu.